Witajcie w kolejnym odcinku. Tak jak mówiłem, spędzicie ze mną drogę powrotną do Szczecina, ale to nie będzie normalna droga. Na pewno przejadę przez Poznań, a w Poznaniu dwa spotkania. Zobaczycie. No i na pewno w tym odcinku powinny być wykopki, o ile pogoda pozwoli, czyli spotkanie z Mirkiem. Czas poszukiwań. I w tym miejscu, gdzie zaczęła się moja warmińsko-mazurska przygoda, także tutaj, obok tego pięknego, drewnianego Władysława Jagieły, ona się kończy. Nie będę znowu wymieniał wszystkich, ale wszystkim, których tutaj spotkałem, którzy mnie gościli, z którymi mogłem chwilę poprzebywać, dłuższą lub krótszą, dziękuję serdecznie z całego serca. Wyjeżdżam stąd i radosny, bo to był mega czas, ale też oczywiście i smutny, bo chciałoby się tego czasu więcej, ale niestety się nie da. Dziękuję Wam pięknie, jesteście wspaniali. Mieszkacie we wspaniałym regionie Polski. No i tyle. My lecimy. Widzimy się w Poznaniu. Łuki dojechał do stolicy Wielkopolski. Jestem w Poznaniu, osiedle Batorego. Niech Was te jodełki tam nie zmylą. Nie jesteśmy w Bieszczadach. Bartek. Witam. Metalhunter.pl, dobrze pamiętam, tak, ale ty masz kanał? Mam. Na YouTubie? Tak, raczkuję, tak wiesz, powoli rozkręcamy temat. Czyli wszystkie dane do tego młodego, sympatycznego człowieka będą właśnie, będą w opisie tego filmu. My się z Bartkiem pierwszy raz zobaczyliśmy 30 grudnia tak na świąteczno urodzinowym kopanku GPD, gdzie Daniel Dreski, prezes, miał kolejne 18 urodziny. Krótkie, jednodniowe, fajne spotkanko. No i teraz tak przy okazji zgadaliśmy się, że będę wracał przez Wielkopolskę z Mazur i Warmii i Mazur. No i stąd to spotkanie. No właśnie, a jak wiecie, Łukasz jest... A właśnie, tak przy okazji. O, super, dziękuję. Przekazuję. Zaraz będzie lało, słuchajcie. Ja też mam swoje w samochodzie, tak. Zaraz się przyniosę. A ja później się będę... Łukasz to jest paprykarz, znany paprykarz. A my z kolei to są pyry, jesteśmy pyry z gdzikiem. Ale nie... Ja mam specjala dla ciebie. Zrób małą pauzę. Ja nie, ja będę do nich gadał, a ty idź po ten gdzik. Słuchajcie, wariactwo. Ja prezentów wiozę więcej niż wiozłem z tego Szczecina dla wszystkich. Mam nadzieję, że zaraz się telefon nie przewróci, bo zerwało się wiatrzycho. Jestem, już jestem. Zobaczcie, są najprawdziwsze pyry. Dobrze, że tylko tyle. Jest najprawdziwszy gdzik. To będzie dzisiaj jedzone. Dziękuję. To na twoje ręce. Dziękuję. Proszę bardzo. Nie, no ale poważnie, to są ziemniaki, nie? No pyry. No. Dobra, chowam do auta. Dobra, ja sobie tę chwilę, no nie uciekaj mi z kadru, ja sobie chwilę z Bartkiem tutaj pogadam, zaczyna znowu kropić. Powiem Wam, że podróż z Warmii i Mazur tutaj to nieustający się deszcz. Deszcz, grad, słońce, deszcz, grad, słońce. I widzę, że w Wielkopolsce nie jest inaczej, bo przed chwilą świeciło słońce, a teraz już zaczyna znowu padać. Dobra, w Poznaniu widzimy się jeszcze z jedną osobą, a potem już nikt inny jak ten najsłynniejszy wielkopolski czas poszukiwań, więc zobaczyska później. Przyjemności. Zobaczcie, z kim znowu jestem. Piórnikarnia Martyna. Przyjechałem, poczekaj, ona się wyrywa, bo połamiemy go. Zrobiłem zamówienie, jadąc na Kujawy, potem na Mazury. Zrobiłem zamówienie u Martyny, u tej mistrzyni. Zobaczcie, co dla mnie zrobiła. Znaczy dla mnie. No ale ja wiem, że które daktyle latają, ale zrobiła dla mnie... No już się odsłoń. Oddaj. Słuchajcie, zrobiła dla mnie piernikowego pterodaktyla, którego zamówiłem w domu dla kogo? Dla pterodaktyla. Martynko, dziękuję Ci pięknie. Jestem załamany, bo wszystkie drożdżówki i mufinki tylko zostały. Wszystko zostało już wykupione. Ale jest kawa. Tak. Ponownie wszystko do tej sympatycznej, uzdolnionej, młodej dziewuchy. No nie stresuj się, uśmiechnij się w opisie filmu i naprawdę tutaj na hasło Łuki Szczecin nie dostajecie żadnego rabatu. Żadnego, więc, więc wpadajcie. Tak, i zobaczcie, jakie ona robi tutaj. Także jakby ktoś chciał dla żony zrobić, nie wiem, dla sobie muchomora, spiernika, zrobisz. Zrobię. Jakby ktoś chciał, nie wiem, wahadłowiec Challenger, zrobisz. To jest taki duży prom kosmiczny. Z pomocą... NASA.
Google'a i może drukarki spożywczej zrobić. Wszystko jest do dogadania. Numer telefonu, mail, strona na Facebooku. Wszystko będzie znowu w opisie filmu. Martynka, jesteś wielka, wspaniała. Ja ci dziękuję za tego pięknego. No ja mam 1,85 m, więc malutka nie jesteś. Ile? 175. 10 cm. No zobacz, mi się łeb nie mieści w kadrze, ty się mieścisz. Dlatego tak kadr ustawiłem, żebyś ty była cała, nie ja. Ty tu jesteś gwiazdą od pterodaktyli. Ja lecę dalej, piję z Martyną kawę, lecę dalej i widzimy się już z Mielaskiem. Dziękuję ci pięknie i cudownie po raz kolejny było cię zobaczyć. I tym razem nie powiedziała do mnie, że jestem debilem, jak wszedłem. Jeszcze, fajnie. Jeszcze, zaraz dołączymy. Cześć. Nic już nie wycieraj, zostaw to. No słuchajcie, tak jak wam obiecałem, wam czasa poszukiwań, to go macie. Witam was serdecznie. Kolejna osoba z Wielkopolski na powrocie do Szczecina odwiedzona, ale tu nie będzie wykopek. Nie będzie, jadę na Szczecin. I te wykopeczki dowalimy do tego odcinka, ale już ze Szczecina. Być może za dzień, dwa coś tam się uda wyskoczyć, pokopać. Także ja ruszam dalej, dopijamy kawę, ja ruszam dalej w kierunku w stolicy zachodniopomorskiego i tam się będziemy już widzieć, a wy zobaczycie, co cudownego zrobiła Martyna. Ciekawe. Nie no, wy już widzieliście. Ja chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że wszystko. Miło cię widzieć. Chciałbym móc powiedzieć to samo, ale niestety nie mogę. Do zobaczenia w Szczecinie. Popierdzieliłem już wszystko. Strasznie, wy to widzieliście, ale pterodaktyl nie widział. Cześć. Dzień dobry, Łuki w Szczecinie w końcu. Miały być w tym odcinku wykopki. Trochę podróży widzieliście i spotkań. Jeszcze raz pozdrowiona K. Bartek, Marlenka i Silver Signal. Dzięki serdeczne za gifty, zresztą Bartek też. Bartku, dziękuję. Tak jak mówiłem, namiary do Bartka, no i do Silver Signala w opisie tego filmu, no i oczywiście do Mirka, bo u którego też byłem i co widzieliście. Piękna pogoda, ze mną w karawanie jestem ja, jest Jona, czyli pterodaktylowiec. Miałem jechać dzisiaj do rolnika, ale nie chce mi się, kawałeczek za Szczecin dość duży, więc wczoraj wpadł film z tych nieszczęsnych placów zabaw, gdzie to szkło było i zbierając je przez swoją nieuwagę i nierozwagę się pokaleczyłem. Więc co, że w związku z tym, że wróciłem do Szczecina i nie byłem ponad 2 tygodnie na tych placach, może około 2 tygodni, to jadę dzisiaj place zabaw. No i dobra, widzimy się na pierwszym. Nie będę ściemniał, że pierwszym placem będzie ten największy, czyli słynna na cały świat już Arka Noego. Trzymajcie się. Pa, pa. Pa. Tak, tak. Ta konstrukcja to Arka Noego. Tylko machnąłem wykrywaczem. Czekajcie, gdzie to jest? Tu. Patrzcie na to. Pierwszy moniak. Świeżo zgubione. 200 groszy. Rzadko to robię, ale pokażę. Proszę bardzo, w tym miejscu. Bardzo płyciutko, tu chce być 2 ziko. Może bez pimpka znajdziemy. Może bez pimpka, albo i z pimpkiem. Cholerne palce. Miało być szybko, a będzie jak zwykle. 2 złote, gdzie jesteś? Dobra, nie ma co się tutaj czarować. Trzeba użyć pimpusia. A nie trzeba. Druga dwójeczka. Mega. Spod Tyrolki tym razem. Tu było 2 złote, tu 50 groszy, a tu 10. No i gdzieś tam wcześniej jakieś już groszaki też powpadały. Płyciuteńko. Trzecie 200 groszy za Arki Noego. Plac numer 2. Niewiele tu wyszło. Komenda Miejska Policji w Szczecinie, oddział prewencji. Tam jest komenda miejska. Słuchajcie, po prawej jest Arka Noego, bo nie widzieliście. Nie wiem, 7 zika będzie. Na tym drugim placu, w sumie to na oko ten bum bum. Nie nagrywałem go.
tylko grosik i zryweczka. Aha, i taką łopatkę wykopałem, ale ją tu zostawię. Nie wiem, kto ją posiał i dlaczego, a ja lecę dalej. Plac numer 3. Rozpoczynamy od 50 groszy takiego badziewia. Tam, gdzie wykrywacz wpadło 100 groszy, a tutaj grosik i zryweczka. Pamiętacie ten domek i te schodki? Tak, tak, to była ta zbita jedna butelka, którą zbierałem. No i domek mi odpłaca teraz 100 groszy i przy okazji plastikowy kapsel, ale ja wam chciałem tylko coś pokazać. Przed chwilą to była firma. Żeby był dowód, zobaczcie, jak jest ładnie zagrabione. Tak się sprząta place zabaw wzdłuż płotu, a zobaczcie. Raz. Patyczek. Kolejne śmieci. Kolejny plastik. To w ogóle nie muszę mówić wam, co to jest, nie? No, to jak na to upadnie dziecko, to jest kurwa dramat. Tak się sprząta place. Po prostu przy płocie. Po prostu śmiech na sali, nie? No i ręce i cycki opadają. Dwa sygnały pod ławeczkami. Tam odkopane. I tu odkopane. Tu myślę, że będzie grosik, a tam myślę, że będzie zrywka. Zobaczymy. Z grosikiem trafiłem. Lecimy do drugiego. Jasnowi cuki. Chyba totka dzisiaj puszczę. Potwierdziło się. Grosik i zrywka. Tym razem za ławeczką będzie krągłość i zagramanica, chyba eurocenty. Tak jest. 10 eurocentów, więc fajowo. O, jakieś kurde eleganckie, hiszpańskie. 2005 rok, więc pozdrawiam. No, piękności. Za parę dni Wielkanoc. Chociaż w tym maju pewnie widzicie, a może już i w czerwcu. Znalazłem. Fad dnia dzisiaj. Kurczak. Gumowy kurczak. Plac numer 3 po lewej. Ponad 2,50. Plac numer 4. Masa drobnych. No nie wiem, kilkanaście groszy. I kurczakos. Lecę dalej. Plac numer 5. Tak, tak, tam była ta butelka od sowieckiej igry stoje i tu zaczynamy od bumbuma, czyli drugi dzisiaj bumbum, policja. Tamten, mówię, był praktycznie na oko, a ten jest cały. No i kapselek przy okazji, który zabiorę. Łamatko, jedno i tutaj jest drugie. Pozostałości po tym szampanie za stranem. No dobra, zbiorę to delikatnie i lecimy. Kłaby zbierane, zryweczka i 50 groszy. Piękny sygnał. Tylko nóżką przemiotłem i 200 groszy. Przelecę tutaj jeszcze pimpeczkiem, może będzie coś więcej, ale pięknie się komuś posypało. Do tych 2 zł dokładam jeszcze 7 groszy. 2,10. No, mega. Naprawdę fajnie, fajnie dzisiaj wychodzi. Chociaż pogoda się zmieniła na niefajną, ale dramatu nie ma. I to karawan. I to karawan. 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 Czy to jakiś znak? Lecimy dalej. Plac numer 6. Dopiero co wszedłem, tu jest siłownia, w sumie plac jest tam. Pierwsza ławeczka. Wiecie, co to znaczy? Że albo tu jest grosik, o, ale tam jest sygnałów, o matko. Że albo tu jest grosik, albo tu jest 5 ziko. Pięknie, zaczęło się rewelacyjnie. Piąteczka i obok był grosik, a teraz uwaga. Druga piątka. 1000 groszy.
grzebie pod tą ławką. Plac numer 6 na bank wygra. Już wygrał tymi piątkami. Teraz pada 200 groszy. Niedaleko tych 2 złotych wparza biżuteria. Nie wiem, co to jakiś zwierzaczek chyba będzie. O, chyba nie zwierzaczek. To jest kciuk podniesiony do góry. No fajne to. Nie jest to srebro, chyba. No nie chyba, ale na pewno. Ale nieważne, ale fajowe. Mega. Śmieciągi dzisiejsze. Tu jakiś kinder niespodziankowy dinozauruś. Oczywiście wszystko ląduje. Kurde, jeszcze się przewaliłem w łeb. Ląduje tam. A my widzimy się w domu na podsumowaniu. Tak, 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 tak. Tam jest różowa dupa słonia, którą też gdzieś znalazłem. To jest plac numer 8. Na placu numer 7 zrywka i co? I grosik. Tutaj kilkanaście groszy wpadło, ale patrzcie teraz na to. Łańcuszek. Myślę, że nie jest to srebro, bo gdyż ponieważ jest skorodowane, jakieś aluminiowe. No ale dobra, ale jest. Fajowo. Będzie grubszy nominał na placu numer 8, bo będzie 200. Po lewej plac numer 7, jak mówiłem, po lewej plac numer 8 z tym aluminiowym łańcuszkiem. Tu jest plac numer 9, który nie dał nic. A przed nami plac numer 10 i na początek 2 grosze. Jest kosmita. Słuchajcie, jakaś zabawka. Pięknie to biło. Taki jakiś stwór z jednym okiem. Metalowe, śliczne. No dobra, bierę go. Przed wami śmieciągi z placu numer 7, 8, 9 i 10. Tylko dlatego to wygrzebałem, bo chciałem to coś wyciągnąć, także to wszystko ląduje tam. I widzimy się na podsumowaniu. No i postaram się zrobić ekspresowe podsumowanie. Kasy nie liczymy, to nie ma znaczenia, ile tego wyszło. Mi robotę zrobił kurczak i ten zielony cyklop. 2 bumbumy. Kciuczek, to oczywiście aluminiowy łańcuszek, pordzewiały, tyle klepaków, tyle moniaków, trochę tych drobiazgów śmieciowych wziąłem też. No tutaj w tych 2 przypadkach, nie powiem, zrobiło mi się ciepło ze względu na kolor tych rzeczy, no i parę zryweczek, no i dobra, i tyle, albo aż tyle. Także tak to wyszło, 10 placów. Wiem, że może gdzieś na inne wykopki, ale te wykopki będą wkrótce. Ja jestem zadowolony, a teraz zrobię coś, co Wam obiecałem na live. To jest kokoszka. To jest nasza śliczna, piękna kokoszka. Oto najwspanialszy, pierwszy, ukochany bosmanek. Morda. O, właśnie. A to jest najmniej ufny i zdystansowany do nas. Bo to jest mój kot. Tak, o właśnie. Olafek. Olafek nerwusek. A to całkowite przeciwieństwo Olafa. Pieszczoch Simba. Cały czorny. To taki nasz Barack Obama. Śliczny, potrzebujący i pragnący dużo miłości od pierwszego dnia, kiedy jest u nas. 4 sfinksy, dom wariatów. Polecamy. Mam nadzieję, że kocie potrzeby na tym kanale są zaspokojone na jakiś czas. I tyle. No, koty właśnie, o, tak to u nas wszystko wygląda. Polowanko na braciszka. Kokon, no, nie skoczy. Także dziękuję Wam pięknie, że jesteście, że mnie wspieracie. No i co? To tyle. Do następnego. Dzięki.
Oh.